Stary i wysłużony drewniany most na rzece Obrzyca w Tatarkach był w złym stanie technicznym. Dlatego został rozebrany i w jego miejscu powstaje żelbetowa konstrukcja o długości około 40 metrów. Skorzystają z niej zmotoryzowani, piesi i rowerzyści. Inwestycja jest potrzebna, bo ten most, który istniał do tej pory, ciągle był w naprawach, ciągle był... Ostatnie dwa lata była tylko jedna strona przejezdna. Mieliśmy nadzieję, że most powstanie jako obwodnica miejscowości Uście i Tatarki poza tą miejscowością, ale jak powstał już w tym miejscu, no trudno, dobrze, że powstał. Obecnie budowlańcy pracują na moście, a także na dojazdach do niego, gdzie wymieniany jest grunt na ponadmetrowej głębokości. Wszystko po to, by z przeprawy mogły korzystać ciężarówki. Wykonano już nawet próbę obciążeniową. 6 pojazdów ciężarowych, każdy o masie od 32 do 35 ton. Próba wyniknęła pozytywnie, więc jesteśmy na dobrym etapie, aby zachować harmonogram robót, który się odbywa. Koszt inwestycji to około 8 milionów złotych. 95% tej kwoty powiat nowosolski otrzymał w ramach drugiej edycji Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych Polski Ład. Takiego obiektu my w powiecie już nie budowaliśmy już naprawdę bardzo, bardzo dawno. Stąd też pieniądze, które znalazły się i możliwość finansowania tego obiektu, no było, można powiedzieć, prawie że ostatnią deską ratunku dla tego obiektu, dla tej przeprawy przez rzekę. To jest kontynuacja inwestycji drogowej łączącej gminę Kolsko, w zasadzie powiat nowosolski z powiatem zielonogórskim, z gminą Kargowa. Mamy już piękną, szeroką drogę i brakowało nam tego odcinka, żeby ten most mógł być przejezdny, żeby ta nośność była zachowana. Planowo budowa mostu w Tatarkach ma się zakończyć w lutym 2024 roku. Do tego czasu kierowcy muszą korzystać z wyznaczonych objazdów.